Witam w Akademii Tarcia. Dzisiaj będzie o temacie, który wydaje się trywialny, ale z doświadczenia wiem, że nie jest. Z doświadczenia i z Waszych pytań. Tematem tym jest, jak obchodzić się z gazem. Czy to z manetką gazu w motocyklu, czy to z pedałem gazu w samochodzie. Bo akurat z tym urządzeniem wiem, że każdy obchodzi się dosłownie tak, jak chce. Tymczasem sposób, w jaki obchodzimy się z gazem, będę mówił z gazem, ale chodzi mi właśnie o otwarcie przepustnicy, o to, jak ją szybko otwieramy, jak bardzo i w jakich momentach. Ma to ogromny wpływ nie tylko na ekonomię eksploatacji, ale też na tempo zużycia silnika. I dzisiaj właśnie powiemy sobie o tym, jaki to wpływ i na co to wpływa. Oraz oczywiście o tym, jak najlepiej jest się obchodzić właśnie z gazem, czyli z przepustnicą, żeby zoptymalizować to wszystko i zminimalizować straty i koszty. Zapraszam. Moi drodzy, obecnie lansowany tak zwany eco-driving jest bardzo kontrowersyjny. Zaraz Wam powiem dlaczego. Zaraz Wam powiem, dlaczego ja z większością tych dogmatów, czy aksjomatów, bardziej precyzyjnie, zawartych w tym eco-drivingu, lansowanym m.in. nawet na kursach prawa jazdy. Dlaczego ja się z tym nie zgadzam? Ano dlatego, że na ekonomię, a więc i na ekologię, patrzę trochę szerzej. To znaczy na cały aspekt, całe spektrum różnych zagadnień związanych z eksploatacją pojazdu. Bo to, że dzisiaj zaoszczędzimy pół litra benzyny, to jeszcze nie jest żaden sukces, jeśli na przykład po 2-3 latach niepotrzebnie będziemy musieli wydać na przykład, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych. A tak się może właśnie zdarzyć. Bo to wszystko, cały ten tak zwany cykl życia produktu musimy brać pod uwagę. Jeśli w ogóle chcemy nadać jakikolwiek cień prawdziwego sensu ekonomii i ekologii temu, co robimy. A zatem, jeśli dzisiaj szkodzimy silnikowi, no to wcześniej o wiele niż normalnie będziemy musieli wymieniać w nim różne części, a może nawet wymienić cały silnik, a może cały pojazd. Natomiast wyprodukowanie nowego pojazdu to jest wyemitowanie bardzo wielu substancji do otoczenia. Ciekłych, gazowych, rozmaitych i stałych. Odpadów, z którymi trzeba sobie jakoś poradzić, które również wymagają wydatku energii, prawda? Żeby je zutylizować. Części nowe wymagają wydatku energii, żeby je wyprodukować, a w ogóle stare części, które zdemontujemy, czy stary pojazd, wymaga wydatku energii, aby go zutylizować. Moi drodzy, ten właśnie eco-driving, lansowany w wielu różnych mediach, polega między innymi na tym, żeby używać możliwie wysokiego biegu już w mieście, czyli czwarty. Słyszałem nawet, że piąty bieg każą włączać kursantom na terenie miasta. Bardzo wielu kierowców nie widzi w tym nic złego. A kiedy ja mówię, że to jest szkodliwe, pada proste pytanie, dlaczego? W jaki sposób? Czym mogę poprzeć to, że to jest szkodliwe? Otóż, drodzy Państwo, w silniku cały czas dochodzi do balansowania sił masowych i gazowych. Siły gazowe pochodzą od ciśnienia spalania ładunku nad tłokiem. Siły masowe od bezwładności mechanizmu korbowego i korbowodu samego tłoka też. Ten wykres przedstawia charakterystykę zewnętrzną. Co to znaczy charakterystyka zewnętrzna? Przypomnę, przedstawia ona przebieg momentu obrotowego na czerwono i mocy na ciemno-niebiesko, prawie na czarno, na tym wykresie, w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego na poziomej osi. Błędem jest rozumieć, że jeżeli naciśniemy gaz do takiego stopnia, że osiągniemy pewne obroty pokazane na tym wykresie, to możemy sobie odczytać, jaką mamy moc i moment. Absolutnie nie. Wykres ten powstaje, dlatego nazywa się to charakterystyka zewnętrzna, powstaje w taki sposób, że na hamowni obciążeniowej przepustnicę otwiera się maksymalnie i dokładając obciążenie
na hamulcu wywołuje się spadek obrotów. Cały czas przy maksymalnie otwartej przepustnicy. I wtedy ściąga się właśnie, mierząc realną siłę, czyli reakcję samego hamulca, bardzo łatwo mierzalną. Uzyskujemy krzywą, tą czerwoną, czyli zmiany momentu obrotowego. Z niej z kolei wylicza się krzywą mocy. Krzywej mocy się zmierzyć nie da. Jest to wielkość wtórna, wyliczana przy pomocy prostego wzoru. I teraz, moi drodzy, ważna informacja. Dlaczego moment obrotowy osiągany jest przy tych właśnie obrotach? Otóż najwyższą wartość momentu obrotowego uzyskujemy właśnie przy tych obrotach, dlatego że przy tych obrotach zachodzi najskuteczniejsza wymiana ładunku, najlepszy współczynnik napełnienia cylindra świeżym ładunkiem przy maksymalnie oczywiście otwartej przepustnicy. Albo odwracając to, co powiedziałem, właśnie dlatego, że przy tych obrotach dochodzi do najlepszej wymiany ładunku, najbardziej efektywnej i najlepszego współczynnika napełniania cylindra świeżym ładunkiem, to właśnie dlatego osiągamy maksymalny moment obrotowy przy tej prędkości obrotowej. I do tej prędkości obrotowej wybieranej przez konstruktora dostrajane są fazy rozrządu w silniku czterosuwowym. W silniku dwusuwowym zresztą też. Ale mamy tutaj nie tylko maksymalny moment obrotowy, ale też najniższe jednostkowe zużycie paliwa, czyli najwyższą sprawność termodynamiczną silnika właśnie przy obrotach momentu obrotowego. Dlaczego później moment obrotowy spada, a znacznie później też oczywiście moc wyliczana z wzoru? Ano dlatego, że powyżej tej prędkości obrotowej zachodzi pogorszenie wymiany ładunku w cylindrze. Tego ładunku jest coraz mniej, coraz większa resztka spalin, no i dochodzi do spadku siły napędowej, w efekcie też do spadku mocy troszkę później, bo to wynika z samego wzoru. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. I właśnie do tej prędkości momentu maksymalnego dobierane są też parametry wyważenia układu korbowego. Rzucę właśnie w tej chwili na ten wykres taką oto krzywą. Krzywa ta przedstawia maksymalne siły działające na czop korbowy, na łożysko korbowe. Maksymalne siły, jak widać, swoje minimum osiągają właśnie dla obrotów momentu obrotowego maksymalnego. Tutaj określone jest to w procentach, czyli wtedy ich wielkość wynosi 100%. Dla obrotów mniejszych siły maksymalne działające na czub korbowy rosną. Rosną dlatego, że siła gazowa maleje w niewielkim stopniu, natomiast w dużym stopniu maleją siły masowe, które częściowo równoważą siły gazowe. Jak widzimy również powyżej tej wartości, również siły obciążające czop korbowy maksymalne, siły obciążające czop korbowy rosną nawet szybciej, bo wówczas z kolei siły masowe bardzo rosną i przewyższają już siły gazowe i obciążają dodatkowo czop korbowy. Tutaj jeszcze pokażę drugą krzywą, czyli tą jasno-niebieską, która przedstawia średnie siły działające na czop korbowy. Jak widać, one cały czas rosną wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Ale nie będziemy się tym zajmować. Dlaczego? Ponieważ dla nas najważniejsze są siły maksymalne, ponieważ to one determinują tempo zużycia mechanizmów. Nie siły średnie, tylko siły maksymalne. Jeśli postawiłbym tutaj na stoliku szklankę i najpierw pogładziłbym ją piórkiem, a potem uderzył młotkiem, no to piórko nic jej nie zrobi, ale młotek ją rozbije z pewnością. Średnia siła będzie mniej więcej taka, jakbym ją po prostu chwycił średnio mocno w rękę, tę szklankę. Jednak jak widać, ta średnia siła do niektórych wyliczeń może jest potrzebna, natomiast jeśli chodzi o kwestię wytrzymałościową, do niczego nam się nie przydaje, bo to maksymalna siła występująca, która zadziałała na tą szklankę, spowodowała ją jej zniszczenie. Tak samo jest z materiałami dobieranymi w silniku. To maksymalne siły je niszczą. Dlatego dla nas najważniejsza jest ta krzywa, która reprezentuje maksymalne siły w mechanizmie działające na czop korbowy. I teraz, moi drodzy, kiedy jedziemy na przykład
sobie spokojnie na piątym biegu w mieście z prędkością obrotową silnika 2000, tak jak tutaj na tym wykresie, i nagle wciskamy gaz do końca. I wtedy właśnie przechodzimy na charakterystykę zewnętrzną. Wtedy wytwarzamy nad tłokiem maksymalne siły gazowe i osiągamy obciążenie czopa korbowego na poziomie 130 i więcej procent tego, jakie występuje przy maksymalnym momencie obrotowym. A przecież moment obrotowy rozwijany przy 2000 obrotów na minutę jest mniejszy. A mimo to obciążenie jest bardzo duże. I właśnie takie postępowanie, wciskanie gazu do końca na wysokim biegu, przy niskich obrotach, prowadzi do przyspieszonego zużycia silnika. I tego należy się wystrzegać. A więc wysoki bieg, mocno wciśnięty gaz, absolutnie nie ma to nic wspólnego ani z ekonomią, ani z ekologią. Intuicyjnie każdy doświadczony kierowca to wie, że im wyższe obciążenie, tym powinny być wyższe obroty silnika i tym bardziej otwarta przepustnica. Unikamy wysokich obrotów przy niewielkich uchyleniach przepustnicy, czyli przy niewielkim obciążeniu, i niskich obrotów przy maksymalnych otwarciach przepustnicy, czyli przy dużym obciążeniu. Tu przy okazji otwarcie, kąt otwarcia przepustnicy obrazuje wprost obciążenie siłą gazową mechanizmu korbowego i obciążenie termiczne silnika. Czyli wiemy teraz już, dlaczego nie jest dobrze przyspieszać na piątym biegu sobie od 50 na godzinę. Dlaczego trzeba włączyć trzeci bieg, przyspieszyć potem czwarty, piąty, szósty, jeśli ktoś ma. Teraz, moi drodzy, jak to zrobić? W jakim tempie? To wcale nie jest oczywiste. Bardzo wielu kierowców, kiedy chce przyspieszyć, po prostu wciska gaz do końca na każdym biegu. Wydaje się intuicyjnie, co wynika też po prostu z nieznajomości zjawisk towarzyszących pracy silnika, że wciśnięcie gazu do końca to przecież jest najlepszy efekt. I tutaj też nie jest to prawda. Spójrzcie na ten wykres. Wykres ten obrazuje, w jakim tempie, to jest wykres przykładowy zrobiony dla jakiegoś silnika czterocylindrowego pojemności 2 litrów, w jakim tempie przyspiesza obroty wał korbowy w zależności od tego, w ile sekund otworzymy przepustnicę do końca. Widzimy, że maksymalne przyspieszenie wału korbowego osiągamy, jeśli wciśniemy gaz do końca w czasie 3 sekund. Jeśli zrobimy to w czasie sekundy, czyli tak jak jesteśmy w stanie to normalnie zrobić, wciskamy do końca, nawet szybciej niż w czasie sekundy, normalnie się to może odbyć, prawda? To wtedy przyspieszenie wału korbowego będzie o wiele mniejsze. Będzie stanowiło praktycznie 1/3 tego, co może zostać osiągnięte, jeśli byśmy wciskali ten gaz w 3 sekundy. Oczywiście dla każdego silnika to optymalne tempo otwierania przepustnicy będzie inne, niekoniecznie po 3 sekundach. Natomiast ta tendencja, kształt tego wykresu będzie podobny. I teraz zobaczcie, jeśli gaz otwieramy wolniej, na przykład w 4, 5 sekund, 6, to ma mniejszy wpływ na osiągane przyspieszenie wału korbowego niż zbyt szybkie, bo ta część wykresu po tej szybkiej stronie jest bardziej stroma. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zbyt szybkie otwarcie przepustnicy sprawia, że silnik będzie nabierał obrotów wolniej? Proszę Państwa, znowu wróćmy tutaj do parametrów napełniania cylindra świeżym ładunkiem, parametrów wymiany ładunku. Otóż, jak wspomnieliśmy wcześniej, omawiając wykres pokazujący moment obrotowy, optymalne warunki napełniania i fazy rozrządu dobrane są do obrotów maksymalnego momentu. Dla obrotów niższych silnik jest tak zwanie przewentylowany, jest za długie są czasy otwarcia zaworów, za długie są kąty przekrycia, czyli współotwarcia zaworu dolotowego i wylotowego. Skutkuje to tym, że w układzie dolotowym, jeśli otworzymy maksymalnie przepustnicę, czyli przepustnica już nie będzie stanowić oporu żadnego w układzie dolotowym, dojdzie do dużych pulsacji gazu po stronie dolotowej. Będzie ten słup gazu wlatywał do cylindra,
Zawór jeszcze się nie zamknie, bo za długie są czasy otwarcia, bo silnik będzie przewentylowany, będzie się ten gaz cofać. Jeśli mamy gaźnik w zasilaniu, to jest fatalnie, bo będzie słup gazu przechodził kilka razy przez komorę mieszalnikową i będzie się wzbogacał nadmiernie w benzynę. Jeśli mamy układ wtryskowy, to przepływomierz czy czujnik ciśnienia bezwzględnego, tak zwany MAP sensor, również nie będzie pracował optymalnie. Również tego paliwa będzie wtryskiwane za dużo. A więc po pierwsze mamy nieoptymalne, dalekie od ideału napełnianie cylindra, a po drugie jeszcze sterowanie doborem mieszanki jest utrudnione. Zarówno w przypadku gaźnika, jak i w przypadku wtrysku. Od razu odpowiem na Wasze pytania. Sonda Lambda po stronie wydechu w tym momencie nie pomoże układowi wtryskowemu, no bo od razu można sobie pomyśleć, że jak jest sonda Lambda, wyczuje, że za dużo benzyny, to układ zmniejszy. Niestety nie, ponieważ w stanach nieustalonych, a takim stanem jest właśnie przyspieszanie, sygnał sondy nie jest brany pod uwagę, ponieważ nie jest możliwe efektywne przyspieszanie na mieszance stechiometrycznej, czyli tej lambda 1. Musi być bogatsza. I właśnie dlatego układ wtryskowy też wtedy pracuje nieoptymalnie. Do tego stopnia, że może dojść do zatrucia katalizatora. Każdy doświadczony kierowca jest w stanie wyczuć, jakie jest optymalne tempo otwierania przepustnicy, że trzeba naciskać gaz powoli i pozwolić, żeby obroty szły za gazem. Natomiast mniej doświadczeni kierowcy tego nie wiedzą, nie są w stanie wyczuć. I właśnie po to, moi drodzy, żeby nie zależało to od wprawy kierowcy. Poza tym kierowca ma troszkę inne priorytety. Kierowcy zależy na jak najlepszym przyspieszeniu najczęściej. A układowi sterującemu silnikiem niekoniecznie, bo zależy też na spełnieniu wielu innych parametrów, w tym, aby toksyczność spalin nie wyszła poza pewne założenia zgodne z normą. A zatem właśnie w tym celu, moi drodzy, zostało to sterowaniem przepustnicą odseparowane od urządzenia sterującego, czyli od manetki gazu czy pedału gazu. I właśnie dlatego w samochodach i motocyklach mamy teraz bardzo często tak zwany system drive-by-wire, czyli nie ma linki gazu. Jest potencjometr przy manetce gazu czy przy pedale gazu. Potencjometr, czyli po prostu mówiąc ogólnie czujnik położenia manetki i pedału gazu. I ten potencjometr wysyła sygnał do jednostki sterującej silnika, a ona dopiero podejmuje decyzję, w jakim tempie i na ile uchylić przepustnicę. Silnik krokowy otwierają w swoim tempie. To znaczy, jeśli byśmy na przykład w takim samochodzie czy w takim motocyklu, gdybyśmy wcisnęli ten gaz do końca, nawet w ciągu sekundy lub szybciej, to i tak nie doprowadzi to do, nie będzie to skutkować całkowitym otwarciem przepustnicy w tym samym czasie, co naciskamy gaz. Ponieważ komputer będzie ją otwierał właśnie w tym optymalnym czasie. Może to będą właśnie te 3 sekundy, a może ten czas będzie nawet troszkę dłuższy, jeżeli priorytetem jednostki sterującej jest to, aby nie trzeba było wzbogacać mieszanki ponad miarę, żeby nie doszło do zatrucia katalizatora i przekroczenia norm toksyczności spalin. A więc jeśli mamy taki system w swoim pojeździe, ten właśnie bezlinkowy, drive-by-wire, czyli po kablu sterujemy przepustnicą, to wówczas już nie musimy się troszczyć o to właśnie tempo otwierania przepustnicy, nie musimy pamiętać o tym wykresie. O tym wykresie wówczas pamięta jednostka sterująca silnikiem i optymalizuje tempo oraz kąt otwarcia przepustnicy według swoich algorytmów. To wszystko, moi drodzy.